nic nie musisz. Kalmate, Lindo. Kalmate. Nie musisz. Ja też nie muszę. Ja niczego nie muszę. Ja osobiście lubię pracować na ostrym dyżurze. Tutaj przynajmniej spotyka się prawdziwych mężczyzn, bohaterów. Nieustannie łamiecie sobie kości, ale składacie, bandażujecie i występujecie w następnych gonitwach. Wasze szkielety przypominają drzewa albo zrekonstruowane brontozaury. Pani reżyser, niech pani opowie nam o tym spektaklu, a dokładnie o tej scenie, którą mogliśmy zobaczyć. To akurat była taka scena, która dzieje się na ostrym dyżurze. Mamy w spektaklu taki powracający motyw ostrych dyżurów, ponieważ autorka opowiadań, na podstawie których powstał spektakl, pracowała również jako pielęgniarka i wśród jej opowiadań znajdują się właśnie takie różne śmieszne, czasem straszne historie z tych ostrych dyżurów, więc też mamy tutaj właśnie postać pielęgniarza, akurat w naszym przypadku, Michała Świta. I są w spektaklu właśnie takie trzy sekwencje zdarzeń na ostrym dyżurze i to była jedna z nich. Jaki był zamysł stworzenia właśnie tego spektaklu? Co panią kierowało? My razem z dramaturżką Martyną Wawrzyniak chciałyśmy przede wszystkim sięgnąć po jakąś autorkę, która była kobietą. I właśnie wygrzebałyśmy tą Lucie Berlin, bo ona teraz taki ma, przeżywa swój renesans, ona umarła jakieś 20 lat temu, ale w 2015 roku została wydana właśnie Instrukcja dla pań sprzątających, zbiór jej opowiadań, który w ogóle został wydany też dzięki jej synowi i ona tak naprawdę po śmierci zyskuje teraz coraz większy rozgłos jako jedna z najlepszych amerykańskich właśnie pisarek, autorek opowiadań. No i wydały nam się one po prostu niesamowite, ujmujące i takie bardzo też właśnie, gdzie kobiety opisują swoje doświadczenia z bardzo dużą też ilością poczuciem humoru w sposób taki, że mówią same o swoim doświadczeniu. To jest dosyć odosobniony fragment, te właśnie sceny ostrych dyżurów są takie trochę bardziej mroczne, powiedziałabym, ale jednak wydaje mi się, że przez znaczną część spektaklu i są sceny humorystyczne. Myślę, że ten spektakl jest dosyć szalony i że to samo w sobie z jakimś takim może być pokusą, że możemy dużo barwnych historii usłyszeć i postaci, które są trochę na granicy załamania nerwowego, trochę jak z Almodovara, trochę kampowe i też bardzo jakieś takie wykręcone w pewien sposób. Ale myślę, że jest też właśnie bardzo jakiś taki kobiecy i wzmacniający i dający też bardzo dużo wolności. Lucia Berlin w swoich opowiadaniach właśnie napomknęła takiej postaci jak Carlotta, która ma problem alkoholowy, z którym musi się mierzyć. Ja myślę, że w ogóle te opowiadania dotykają niby prostych kobiet, które przechodzą jakąś w pewnym sensie traumę, ale co jest, mam nadzieję, do uchwycenia w tym spektaklu, a przede wszystkim na warstwie tekstowej, że jest w tym dużo poczucia humoru i każdy ten moment przejścia tragizmu próbujemy trafiać z dystansem i opowiedzieć tak tę historię, by nie była aż tak ciężka. Myślę, że tam jest o wiele większy dramat niż sam alkohol, a to, że jest to matka, która wychowuje samodzielnie dzieci i próbuje przetrwać ten okres i ten czas i próbuje sobie znaleźć iskrę jakiegoś życia i próbuje przekazać ją na widzów w opowiadaniu tej swojej historii. Jaka będzie właśnie ta adaptacja? Będzie ona taka wierna, czy jednak będzie tam miejsce na coś właśnie indywidualnego? Adaptacja jest dosyć wierna. Opowiadaniem Lucy Berlin, przede wszystkim moim kluczem takim pracowym, pierwszym, było to, że chciałam zebrać wszystkie te opowiadania Lucy, w których narratorką są kobiety, które opowiada nie tylko jakby są bohaterkami, nie tylko jakby przeżywamy z nimi te wszystkie jakby życiowe doświadczenia, ale też przede wszystkim one o tym opowiadają i jakby dzięki temu zyskują taką głęboką samoświadomość. Zależało nam, żeby zrealizować ten spektakl i właściwie te opowiadania w tym miejscu w Opolu, głównie ze względu na taki historyczny kontekst też Opola jako kiedyś jakby historycznego serca Śląska, gdzie jakby ten mit właśnie zaradnej, obrotnej, po prostu robotnej kobiety był żywy, może jest wciąż żywy i chciałyśmy go jakoś zweryfikować i zobaczyć, jak te tematy i te portrety będą rezonowały z widzkami tutaj. Tutaj aktorki i aktorzy z Opola naprawdę dają z siebie wszystko, są po prostu wzruszający, zabawni, przewrotni i na pewno będzie można liczyć po prostu na moc wrażeń, emocji i po prostu zwrotów akcji. Lesu, to do dnia, to do Haniu.
do dnia, to do więtu, to do luna, to do aniu, to do dnia, to do więtu. Kamienie.